Pan Kazimierz Grünholz, zwany Słodkim, to żywa legenda Chmielna. Wirtuoz harmonijki ustnej, organizator życia kulturalnego i sportowego. W ostatnich latach pan Kazimierz w starej stajni założył mini skansen. W obszernej altanie, do której przylega kuchnia oraz sanitariaty, organizowane są biesiady, do których gra dwuosobowa kapela kaszubska, w tym oczywiście pan Kazimierz. Przydomek Słodki powstał w czasie, gdy pan Kazimierz był cukiernikiem i prowadził cukiernię najpierw w Żukowie, potem w Chmielnie. Gdy kapela ma przerwę, a goście ze smakiem pałaszują pyszną zupę, grube pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym oraz kiełbaski z grilla, gospodarz bawi gości grą na harmonijce i dowcipami, bo niezły z niego kawalarz. Pierwsza porcja kiełbasek już gotowa. Pasja kolekcjonera starych przedmiotów pozwoliła panu Kazimierzowi na zgromadzenie wielu urządzeń gospodarskich oraz sprzętu rolniczego i maszyn służących niegdyś do pracy na roli. Te ostatnie są mu szczególnie bliskie, bo jako dziecko ciężko pracował w polu wraz z przybranymi rodzicami. Był również czas, gdy pan Kazimierz woził w Czasowiczów bryczką.
Na terenie skansenu znajduje się również zagroda z alpakami i miniaturowymi kozami, co szczególnie może zainteresować dzieci. Poskansenie pod dachem oprowadzi nas w drugiej części jego właściciel i twórca Kazimierz Słodki-Greenholz.